Prawdziwe tłumy do Strzałkowskiej Hali przyciągnęły trzecie powiatowe targi edukacyjne organizowane przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. To jedna z nielicznych okazji zdobycia szczegółowych informacji na temat dalszych możliwości kształcenia i drogi zawodowej. Targi gromadzą bowiem w jednym miejscu niemal wszystkich tegorocznych absolwentów, którzy już teraz myślą nad swoją przyszłością. Te targi temu miały służyć, że wszystkie szkoły mogą się zaprezentować, pokazać jakie kierunki w tym roku będą miały nabór. No i myślę, że właśnie chyba chodzi o to, żeby... Ja myślę, że też te dni otwarte to troszeczkę mniej uczniów z tych dni otwartych korzysta. Natomiast na targu znajdują się uczniowie wszystkich klas trzecich z gimnazjum. Także więcej osób może zobaczyć ofertę edukacyjną u szkół ponadgimnazjalnych z powiatu sopockiego. Na wydarzeniu jak zwykle nie zabrakło przedstawicieli szkół wyższych, pracodawców czy instytucji związanych z rynkiem pracy. Były także wszystkie szkoły ponadgimnazjalne z terenu powiatu słupeckiego. Ich oferta jak zwykle jest bogata. Im większa możliwość wyboru, im więcej informacji na temat potencjalnej oferty edukacyjnej, tym te wybory młodych ludzi będą trafniejsze. A w zasadzie chodzi nam o to, żeby wielu z nich zostało tutaj na miejscu, mogło spełniać się także zawodowo i rodzinnie w tym środowisku lokalnym, w którym się urodzili i wychowali, a jednocześnie zależy nam na tym, aby ta oferta była na tyle ciekawa, na tyle zmienna okresowo, żeby z jednej strony rynek pracy w jakiś sposób zadowolić, a z drugiej strony no, nie dać wielkiego pola do popisu na szukanie szkoły poza granicami powiatu. Jest to niezwykle trudne wyzwanie, bo czasami nie jest łatwo przewidzieć, na jaki zawód jest moda, jakie trendy będą obowiązywały, czego młodzi ludzie poszukują, ale w tej materii tutaj bardzo liczymy na współpracę naszych placówek oświatowych z kadrą kierowniczą i dydaktyczną w gimnazjach, w przyszłości w szkołach powiatowych, po to, żeby rozwinął się rynek doradztwa zawodowego. I te targi zresztą organizowane są w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego, bo ta placówka została właśnie stworzona po to, żeby jak najszerszą edukację kształcenia w zawodach zaproponować zarówno młodym ludziom, jak i dorosłym, którzy nadal szukają swojego miejsca w tej rzeczywistości lokalnej. Poszczególne stoiska z zaciekawieniem oglądali główni zainteresowani, którzy w bezpośredniej rozmowie mieli możliwość dopytania o szczegóły związane z daną szkołą czy uczelnią. Podoba mi się bardzo. Jest to takie nadzwyczaj inne. Ludziom się może spodobać, czegoś nowego się mogą nauczyć. Dzięki temu różne rodzaje osób mogą nakierować się, gdzie chcą w przyszłości co robić. Nadchodzący rok szkolny niesie ze sobą apogeum niżu demograficznego. Za 2 lata liczba absolwentów będzie podwójna. Wtedy do szkół średnich trafią uczniowie z klas 8 szkół podstawowych i 3 klas gimnazjum.